Znowu lecimy na miejsce katastrofy helikopterem rządowym. U dołu dym się unosi i leżą w rzędach plastikowe worki, zwęglone szczątki i śmieci stępy feralnego lotu. Nikt nie przeżył. Eksperci będą przyczyny padać latami i mówić o nich w TV. Udanego rejsu do wieczności życzy linia trumien latających. Czy wszyscy spisali testamenty? Jeśli tak, to startujemy. Ostatni sygnał do wieży kontrolnej, nadany z pokładu, był bełkotem. Szumy, trzaski i krzyki, że to koniec. Potem samolot spadł na pole dziobem. Załoga została zmiażdżona w kopicie. Za chwilę wywaliło zbiorniki z pochywem. Na szczęście opatrzność czuwała, bo wszyscy zemdleli w czasie spadania. Udanego rejsu do wieczności życzy linia trumien latających. Czy wszyscy spisali testamenty? Jeśli tak, to startujemy. Oficjalnie winna była awaria, nieoficjalnie felacja. Świadczyła o tym oderwana głowa stewardesy na jajcach kapitana. Lecz prawda jest, że na radarze wojsko wykryło latający talerz. Myśliwiec spudłował w pojazd obcych. Rakieta walnęła